Witam was wszystkich. Bardzo serdecznie z tej strony ja, MC, a oto przed wami trzeci odcinek Inside. Jak pamiętacie, uciekaliśmy w poprzednim odcinku przed światłami i zeszliśmy klapą na dół. I teraz musimy iść oczywiście przed siebie, musimy dalej uciekać, dalej uważać na niebezpieczeństwa, które na nas czekają. Tu mogliśmy skoczyć. Tylko po co? Pytanie moje brzmi. Dobra, zeszliśmy na dół. Czy możemy iść w prawo? Nie możemy iść w prawo. Okej, to musimy iść w takim razie na dół. Trzeci odcinek Inside. Poprzedni odcinek był naprawdę stresujący. Naprawdę byłem wystrachany kilka razy. Dzisiaj mam słuchawki jeszcze głośniej, więc powoli się przekonuję do gier tego typu, powiem wam szczerze. I jestem jak najbardziej podekscytowany, jak ta historia tutaj się zakończy, jak to będzie wszystko pokazane i zrobione. Dlatego chodźmy dalej. Nie odciągajmy się po prostu. O nie, tam są psy. Właśnie, lepiej, no dokładnie, mojego chłopczyku. Lepiej koło nich przejść i zostawić je w spokoju. Też tak uważam. Bardzo dobry pomysł z twojej strony. Oho. Okej, on pobiegł gdzieś tam. Tu jest woda. Na szczęście. Dobra, pójdźmy dalej. Chodzi, że tego psa już nie spotkamy, co? Albo raczej spotkamy, nie wiem czy zdążę. Nie zdążę. Czyli muszę go chyba w wodzie zrobić bambuko, tak mi się zdaje. Okej, dobra. Chodź piesku. Chodź. No wiem, że ty umiesz pływać, ja to doskonale to wiem. Ale wiesz co zrobimy? Coś śmiesznego. Bo psy mogą pływać, ale nie miałem nurkować. I co teraz? No nie zanurkujesz. Pies nie nurkuje. Człowiek tak. Nie wiem czy mi się uda. Spróbujmy. Ty w ogóle psie nie powinieneś w ogóle stąd wyjść, to jest inna sprawa. Dobra, nara! Elegancko. No a jeszcze trzy inne, super! Znaczy, na szczęście to jest siatka. A co ja tu mam zrobić? Muszę deski wyrywać? Dobra, a nie zdążę wszystkie, muszę się... znowu muszę się z nimi bawić, dobra. Chodźcie pieski, chodźcie. Ile tam tych desek do wyrywania jest? To mnie bardzo ciekawi. Chciałybyście, nie ma. Nie ma, nie dla psa, dla pana to. Chodźcie pchlarze, no chodźcie, złapcie mnie. No. Do go. Ojej. Dobra. Pa, pieski. Czy ja tu przejdę już? Tak, udało mi się. Oj, pięknie. Aha! Dobrze wam tak, dobra. Lecimy dalej. Nie ociągajmy się. Drabina na dół. Pięknie. Art style i klimat tej gry będę mówił w każdym odcinku, ale jest to coś, co warte jest powiedzenia, warte jest uwagi. Więc... wow. Niektóre sceny, niektóre się... A to jest człowiek bez maski, czy mi się zdaje? Ja, on nie może mnie zobaczyć. A on mnie zabił, on mnie udusił na tym, na poręczy. Chyba, gdzie mam się schować? Nie mam żadnego pojęcia. Co mam się tu, w ciemnościach? Co oni tu robią? Są bez masek, ale to dalej są osoby, które są mi wrogie, więc... Okej, panowie, bye. Czy ja będę mógł z tego skorzystać? Jako małe dziecko chyba nie powinienem umieć tego używać, nie? Dobra, elo panowie! Bawcie się, ja wam zarąbę ten batyskaw, czy to to jest? Mogę to zarąbać? Mogę! Fia, tak czy nie? Tak! Haha! Pięknie! Wow!
Co mnie tak wybiło nagle? Widzieliście to? Dobra, nie czaję jak to działa. O, coś robiłem. O, da się! Kontrol przytrzymuje i da się. Dobra, płynę gdzieś na dół. Tu mogę to jakoś otworzyć jakkolwiek? Tak, okej. Okay. Musiałem właśnie w ten sposób, o którym mówiłem przed chwilą. Dobra, czy tu zejdę na dół? Nie, też się muszę przebić? Ciu. Tak, udało się. Wow, ile przestrzeni. Ale muzyka dobra. Wow. Okej, okay, nie wiem, gdzie mam się kierować, naprawdę nie wiem. Ale muzyka jest niesamowita, to tu się świeci. Ambienty i tego typu rzeczy w grach są przepiękne po prostu. Okej. Okay. Uwaga. Kamehame. Ha! Udało się. Tam coś pewnie jeszcze było. Ale mnie interesuje droga do przodu oczywiście. Zarąbałem im batyskaw, jestem szczęśliwy. Tylko teraz nie wiem, gdzie mam płynąć. Tu jest coś. Jedną deskę to ja pokonam. Spokojnie. Coś się świeci pod wodą, bo czemu nie? Są kable pod wodą, bo czemu nie? Na pewno nic się złego nie stanie z tego powodu. Bo czuję się jak Bóg teraz, jakbym był nietykalny, naprawdę. O, jeszcze to zrobiłem? Jeszcze raz? Teraz. Bum. A muszę po kolei, tak? Nie, nie mogę tego po prostu uderzyć. Dobra. Bo ten batyskaw mi się zaraz zepsuje i będzie lipa, dlatego bym nie chciał. Bo fajnie to urządzonko jest. Nie do góry! Bok miało być. Ajaj. Uwaga! Bum! Jeszcze? Tak, nie zrobiłem wszystkiego. Dobra. Wait a minute. Tu jeszcze jest. O to chodzi? Dosłownie o to chodzi? Czy ja mogę tędy przejść? Nie. To nie wiem, po co ja to rozwalam, będę całkowicie szczerym. Nie mogę już więcej tego rozwalić. Jeżeli dobrze widzę, no nie mogę. To co ja mam zrobić teraz? Mogę na powierzchnię wypłynąć? Okej, no to poszukajmy czegoś tu na dole, bo może coś tu będzie warte naszej uwagi. Bo nie do końca wiem, jak to związać, bo już rozwaliłem prawie wszystko, tu jeszcze u góry jest coś. Teraz rozwaliłem wszystko. I dalej nie mogę się tędy dostać. Okej, okay, fajnie. Chyba, że mogę wyjść z tego jako chłopiec tu przepłynąć. Oh shit, o tym nie pomyślałem. Dobra, mogę z tego wyjść jakkolwiek? Mogę wyjść pewnie na górze. O, mogę skakać, ale jaja. Siu! Okej, czy jestem w stanie z tego wyjść jakkolwiek? Coś w kontrolsach doszło? Klawiatura. No nie. Chwyć wstecz. Tu mogę wyjść po prostu? Jak ja z tego wyszedłem? Okej, nie, nie wiem, nie mam pojęcia zielonego. Ale wiąc, że wyszedłem i mogę iść dalej. To jakaś masakra. Okej, czy mogę teraz tu przypłynąć w końcu? Czy dam radę? Tak, dam radę. Dziękuję. Zostawiłem moją batyskę, ale na szczęście jestem po drugiej stronie w końcu. Ajajajajaj. Bo ja wiem, co miałem zrobić, tylko po prostu nie mogłem wyjść. Nie potrafiłem wyjść. O to po prostu chodziło. Słyszałem szczura. Widzę szczura nawet. Nawet trzy, cztery. Jesus. Okej, okay, uwaga, lina. Gdzie ta lina nas zaprowadzi? Jak daleko jeszcze musimy uciekać? I co nas jeszcze czeka? O, świetnie. Guzik. Uwaga. Klik. O, lo, 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 lo.
Super. Miałem pewnie. Dostałem tym. Nie wiem, co mam zrobić. Chyba do tej wody się wyjdzie, bo tu już nie mogę tego otworzyć, nie? Tak, muszę do tej wody skoczyć przed nimi. Okej, okay, da się zrobić. Da się naprawdę zrobić. Dobra, uwaga. Uciekamy od razu. Nie ma czasu, nie ma czasu, bo to nas zgniecie. Pod wodę, młody. Dobra, udało się, super. Były cztery? Leciały wszystkie? Chyba tak. Dobra. To jeszcze raz. Lina. Udało nam się na szczęście uciec. Cyk i cyk. I sukces. W górę, w górę, w górę. W górę serca, młody. Dobra. No i jeżeli dobrze rozumiem, teraz mamy to otwarte. Bez żadnych beczek. Wow. Są drzewa? Tak, to jest roślinność, są drzewa. Generator jakiś. Co mogę z tym głównym zrobić? Mogę wejść na to i to pociągnąć. Nie wiem, co sobie to wybuchnie? Nie, to pojedzie na górę. A, chyba miałem z tym pojechać, co? Chyba tak. Dobra, no to beat me up, Scotty. Tylko nie wiem, co robić dalej. A, tu skoczyć, dobra, widzę. Okej. To jeszcze raz. Hopla, pięknie, udało się. To była fajna mechanika. Nie wiem, czy tutaj są drzewa, no w sumie chociaż... W sumie jak wszyscy żyją pod ziemią, to przydałoby się mi się jakiś tlen, albo jakieś pożywienie, czy coś z roślin, cokolwiek. Are you serious? Okej, okay. Jeszcze raz zatem. O, czy mi palec spadł z klawisza. Jeszcze raz. Co my tu musimy zrobić? Tu spadliśmy ogólnie. Gdzieś tutaj, więc spadać mi się nie widzi. Po raz kolejny. Okej, okay, tak. Tu jest lina. Chciałem się właśnie wybić do tej liny, ale brakło mi gruntu. Plus przestraszyłem się tego po lewej, a potem ogarnąłem, że to jest mój cień. Więc spoko. O, ja muszę też tam... Swing, swing. Okej, okay, dobra. Widzę szczelinę, będę do niej wlatywał. Dobra, jeszcze nie. Teraz, teraz. This is the one, this is the one. Boom! Pięknie, udało się. Co to jest za machina? Czy to jest kolejny przycisk? Tak. Co to robi? To mi otworzyło to. Zakładam, że mogę po prostu zeskoczyć do tej wody, prawda? To nie jest na czas ani nic. A, mój batyskaw teraz mogę przeprowadzić tutaj. Okej, okay, that makes sense. A może dołem przeprowadzić, no tak. Wow, jak się zesrałem. Wow. Okej, okay, fajnie. Jakaś wodna kreatura nas będzie ścigać. Czemu nie? Okej, okay, dobra. Nasz batyskaw kochany. Otwieraj się. Lecimy. Teraz możemy tu przepłynąć, a raczej przeskoczyć. Uwaga, będzie skok stuleci. Nie wiem, czy stąd dolecimy, powinniśmy, bo to całkiem ma odrzut. Tak, pięknie, perfekcyjnie, dobra. Super, czy coś tutaj na dole jest? Jestem ciekaw. O, proszę bardzo, jest. Rozwalę to? Tak. Pięknie. I gdzie my tu mamy teraz płynąć? Co my tu spotkamy? Dobra, kolejny włas. Boom, otworzony. Czy ja ten guzik kliknę stąd? No nie, to jest guzik, ewidentnie. Tylko co ja mam zrobić, żeby go kliknąć? Albo to nie jest guzik. Pójdźmy dalej. Zobaczymy, co tu będzie. Okej, no to jest ewidentnie zamknięte. I to jest ewidentnie brama, której ja nie rozwalę. Batyskafem, dokładnie. To teraz zakładam, że muszę wyjść, ten guzik kliknąć. Tylko jak się wychodzi stąd? A, po prostu kieram strzałkę w górę, jak jestem na powierzchni. Ma sens. Dobra, teraz popłynę sobie, mogłem trochę bliżej przypłynąć, no ale...
Popłyjmy do tego guzika, który jest, no, fest na dole. Postarajmy się nie utopić. Udało się, wracamy na powierzchnię. Bo się utopimy. Woda schodzi. But why? Mój batyskaw. No i dupa. Wziął i opadł. Dobra, do batyskafu. Bo zakładam, że on nam się przyda jeszcze. Właśnie. Dobra, czy trzeba tutaj wyskoczyć teraz tutaj, uwaga. Ciep. Udało się, super. Cały czas ta kreatura tutaj gdzieś pływa i ja jestem wielce zesrany z tego powodu. Nie chcę jumpscare od niej, ani nic. Będzie nie... nieprzyjemnie. To ona, ta kreatura. Cześć! Jesteś moim wrogiem? Czy nie? Jesteś moim wrogiem, muszę ci światło odganiać. Odczep się. Spadaj. Jak Foxy w FNAF-ie dwójce. Wither Foxy. Ciekawie. Dobra, spadaj. Jeszcze. Muszę mieć czas przepłynąć, mordo. Spadaj! A może ja się z tobą zaprzyjaźnić, co? To zapewne kreatury od nich, od tych ludzi z maskami. Gdzie ja tu mam płynąć teraz? Do góry. Aha, to muszę tylko inaczej odganiać. Dobra. A moje światło jest cały czas na nim. To dobrze. Spadaj. Spadaj. Muszę płynąć w tą stronę. A może to na górę się dostać, dobra. Za późno. Okej, trzeba to zrobić inaczej. Spadaj, ziomuś. Odejdź, 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 znaj. Znaj rękę pana. Spadaj. Nie chcesz zadziałać ze mną, zaufaj. Nie chcesz. On się przebija przez szkło. On się przebija przez szkło. Jeszcze w łodzi podwodnej, w batyskafie. No co? To jest wodoszczelne, ale nie... I dziwno kreatura z włosami szczelne. Więc mamy mini problem. Dobra, spadaj ziomuś, naprawdę. Nie chcę się z tobą bawić, dobra? Nie chcę. A jak ja mam to zrobić, skoro mi się światło wyłącza, jak uderzam? A co jeżeli zrobię tak, patrzcie, że będę tutaj, o, i wystrzelę się w ten sposób, żebym się odbił tam bardziej. Nie, to też nie działa. Nie mam żadnego pojęcia, co ja mam tutaj robić. Nie mam pojęcia. Szczerze. Co ja mam z nim zrobić tutaj? Nie dam tego zabić, w sensie nie dam mu nic zrobić, żeby się na przykład, nie wiem, zestunować go nie mogę, nie mogę zrobić sprawić, żeby się odczepił, nie mogę nic zrobić. Więc nie wiem, co ja mam zrobić. To jest kolejna sekcja, w której tak naprawdę, szczerze, nie wiem, co robić. I jestem niepocieszony z tego faktu. Bardzo. Dobra, ostatnią próbę na ten odcinek robię, jeżeli nie, to wrócę z następnym odcinkiem i będzie już próba zrobiona. Chwila, wait. Jestem w stanie go załatwić. Jestem w stanie go załatwić, dobra, nieważne. Odcinek się jeszcze nie kończy, rozwiązałem zagadkę chyba. Ha! Sukces! Sukces! Teraz mogę się tu przebić. Ale ja to też mam ograniczony czas, więc lepiej się streszczać. Nara! Nie ma mnie. Dobra. Teraz możemy zakończyć odcinek nasz. Okej. Okay. To było ciekawe. Nie było straszne. Ta kreatura jak się pierwsza sprawiła, to było straszne. Zagadki były cięższe, bo mój mózg po prostu już nie pracuje dzisiaj.
Ale powiem wam tak, ta akcja zaczyna się coraz bardziej rozwijać. Nie dowiedzieliśmy się za bardzo większej ilości informacji, jeśli chodzi o te maski i o wypranych, ale mam nadzieję, że dowiemy się więcej w następnym odcinku. To było fajne, to było dużo, dużo zagadek, więc zakładam, że było zagadek dużo, to będzie dużo akcji i dużo fabuły w naszym następnym odcinku. Także cóż, trzymajcie się, drodzy, na cześć, pa, i zapraszam was na kolejne odcinki Inside. Trzymajcie się, pa, pa.